No, to kochani, dzisiaj czas na dziedzictwo. Dzisiaj czas na to, żeby uświadomić sobie, kim tak właściwie dla Boga jesteśmy. Dzisiejsze pierwsze czytanie to druga księga Samuela, gdzie możemy usłyszeć następujące słowo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Bóg mówi do Dawida. Mówi o jego potomku, czyli o Salomonie. Salomon zbuduje przepiękną świątynię w ogóle, co za niesamowity, mądry król, który się właśnie bardzo mocno tym odznaczał. To był jego atrybut, mądrość i on zbudował świątynię. Wcześniej Bóg przebywał w namiocie, wcześniej Bóg przebywał w przybytku i teraz chce, żeby było takie szczególne miejsce, gdzie zostanie mu właśnie oddawana cześć. Szczególne miejsce jego obecności to jest świątynia. I kochani, bardzo piękna rzecz i sprawa, ale kiedy sobie popatrzymy na Jezusa, na Nowy Testament, na to, co Jezus przynosi, to słyszymy takie piękne słowo, choćby z pierwszego listu do Koryntian. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Czy wiesz o tym, że jesteś świątynią i że Duch Boży w tobie mieszka? Czyli, że niesiesz Boga? Jak wielka jest twoja wartość, skoro ty niesiesz Boga, skoro Bóg jest w tobie? Masz tego świadomość? Wiesz o tym? Bo kochani, to zmienia w ogóle nam perspektywę spojrzenia na wszystko. Jesteśmy dziedzicami i o tym doskonale wiedział Abraham, bo to jest drugie czytanie. Abraham właśnie usłyszał, że jest dziedzicem ziemi. I Abraham to jest, kochani, niesamowity człowiek. Rzymian, 4 rozdział. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski. I aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa. Wiecie, Abraham to jest w ogóle niesamowity gość. Dla mnie jest to w ogóle inspiracja, dla mnie to jest autorytet. Abraham i jego wiara. Macie marzenia? On miał jedno wielkie marzenie. Jego marzeniem było to, żeby mieć potomka. I za Chiny nic po prostu się na to nie składało. I takie jego wielkie marzenie, pragnienie, które było też podejrzewam, że do Boga zanoszone, pozostawało niewysłuchane. Ale Bóg dał mu obietnicę, że będziesz miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Czyli on chce mieć choćby jednego potomka, a Bóg mu obiecuje, twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Wow, niesamowite. I co? I Abraham jest już w podeszłych latach i tak właściwie mógł już totalnie stracić po prostu nadzieję. I myślę, że może coś takiego się dokonało, ale nie stracił wiary. I Słowo Boże mówi nam o tym, że uwierzył nadziei wbrew nadziei. Uwierzył nadziei wbrew nadziei, bo po ludzku mógł tą nadzieję już totalnie stracić, ale uwierzył. Uwierzył Bogu, uwierzył Jego Słowu. Uwierzył, że to, co Pan mówi, jest prawdą. Kochani, co? I miał potomka, i stał się po prostu ojcem później narodów. I jego potomstwo rzeczywiście jest liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku. Niesamowite to jest. Bóg wypełnił właśnie swoje słowo. I Abraham jest dziedzicem ziemi. Ale dziedzicem również jesteś ty. Dziedzicem jestem ja. Bo kochani, w liście do Rzymian, bardzo wam w ogóle polecam, list do Rzymian przepiękny jest. I tym razem w 8 rozdziale słyszymy o tym, że albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kochani, czyli my mamy w sobie Ducha Świętego, mamy ducha, dzięki któremu możemy do Boga mówić Abba. Wiecie, co to Abba znaczy? Tatusiu. Czyli jest niesamowita po prostu relacja. Czyli my jesteśmy dziećmi Boga, ukochanymi, chcianymi. Jesteśmy dziećmi, którą chcę błogosławić. Nie bez powodu, kochani, tutaj ta przepiękna ramka. Ha! Jestem umiłowanym dzieckiem Boga. To jest prezent od mojej diakonii rekolekcyjnej, z którą jeżdżę. Bardzo was serdecznie pozdrawiam, ściskam, całuję i w ogóle. Sprawili mi właśnie taki prezent, gdzie jest po prostu istota ujęta. Jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Ukochanym, chcianym.
To jest, kochani, rewelacja. To jest coś pięknego, to jest coś fantastycznego. Jak sobie wspomnę taką jedną konferencję, to jakby piętno odcisnęła na mnie aż do dnia dzisiejszego. To była konferencja skierowana wyłącznie dla mężczyzn. Była pełna sala, około 200 mężczyzn, i mówił tam ojciec czwórki dzieci, mąż jednej żony i człowiek, który też prowadzi pewnie dalej jakąś firmę. I on mówił nam o tożsamości. O tym, że gdybyśmy my wiedzieli, kim jesteśmy, to zupełnie inaczej byśmy postępowali. I on mówił o tym tak, że ty jesteś synem. Nie byle kogo, ale jesteś synem Boga. Mało tego, że jesteś synem, jesteś umiłowanym synem Boga. I jeżeli ty rano wstajesz i budzisz się z tą świadomością, że jesteś umiłowanym synem Boga, to w piekle mają bić na alarm, że ty wstajesz, że wstaje Syn Boży, że wstaje ten, który będzie po prostu czynił wiele dobra. A zobaczcie, a my wstajemy i mówimy: ale mi się nie chce, ale ciężko. Nie mamy tej mentalności. Nie mamy mentalności tego. Zobaczcie, my tak często do Boga, tak Go właśnie prosimy, a my mamy posługiwać w mocy, bo jesteśmy dziedzicami. Czyli Słowo Boże nam dalej mówi: jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Jesteś dziedzicem. To znaczy, że dziedziczysz po Chrystusie właśnie Jego moc, dziedziczysz Jego godność, czyli Ty możesz działać wielkie rzeczy. Tak, Ty możesz działać wielkie rzeczy. Tylko czy Ty jesteś tego świadomy, że możesz posługiwać w mocy, że możesz modlić się właśnie i nawet uzdrawiać chorych, że możesz robić wielkie, potężne dobro. Kochani, jeżeli nie przeskoczymy tego, nie przyjmiemy tego, nie uwierzymy w to, to tak właściwie to nasze życie, wiecie, chrześcijanina będzie takie smutne, jakieś takie, wiecie, będziemy takimi mamlasami duchowymi. Takimi czasami właśnie trochę to lelum po lelum. No nie, ty masz moc, ale to masz moc od Chrystusa. To On ciebie wyposaża. Rozumiesz? Mamy pakiet po prostu wszystkich darów Ducha Świętego, chrzest, bierzmowanie, mamy to wszystko i to trzeba właśnie włączyć, to trzeba aktywować, tym trzeba się posługiwać, a nie to po prostu zakopywać. Więc kochani, nie chodzi o to, żeby wierzyć w Boga, ale chodzi o to, żeby Bogu uwierzyć. Bo ja mogę wierzyć w Boga, ale tak właściwie moja posługa może być totalnie bez mocy, a ja mogę uwierzyć Bogu, uwierzyć, że jestem umiłowanym Jego dzieckiem. Uwierzyć, że Bóg się chce mną posługiwać. Uwierzyć, że mogę być narzędziem w rękach Pana Boga. Dlatego pytam się Ciebie. Wierzysz w Boga? Czy uwierzyłeś Bogu? Czy uwierzyłeś w to, że Bóg Ciebie wyposażył? Czy uwierzyłeś w to, że możesz czynić wiele dobra? Czy uwierzyłeś w to, że jesteś Jego umiłowanym dzieckiem. Nie chodzi tylko o to, żeby wierzyć, ale chodzi o to, żeby Bogu uwierzyć. Więc przyjdź, Panie, w swojej wielkiej mocy, żebyśmy uwierzyli, że jesteśmy dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Twoimi i że możemy posługiwać w mocy i że żaden lęk, strach, panika, ból nie jest w stanie nas opanować, bo należymy do Ciebie, bo jesteśmy Twoi. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.